Dziękujemy Państwu za to serdeczne, ciepłe przyjęcie. Oczywiście informujemy, że po spektaklu otworzymy kiermasz, będziemy sprzedawali swoje rzeczy. Mamy dla Państwa dużo produktów, bo musimy jakoś żyć z czegoś. Oczywiście będą paragony, co my tam mamy? Kierpce Janosika, w których Perepeczko chodził na 13 posterunek. Co tam mamy jeszcze do popchania? Renault Megane z 2008 roku. Ktoś ma ochotę kupić kombi w automacie. Ktoś to kupi, to automatycznie będzie miał przekichane. 120 tysięcy przebiegu, znikomy przebieg jak na ten rocznik, z czego 100 tysięcy na lawecie, także jest w świetny stan normalnie. Jest, wszystkie kontrolki działają. Większość nawet teraz. Świeci się jak choinka akurat jest na te czasy. A ostatnio mi się zapaliła taka, co mi się jeszcze nie paliła. Bo to mój samochód. No. Zapaliła się na Boże Narodzenie, ale na Trzech Króli nie zgasła. Bo ja się nie znam na autach generalnie. Wiem tylko tyle, że kolor kontrolki ma znaczenie, bo to jest, jak się zapala pomarańczowa, to żeby zgasła, to jest 500 zł. Jak jest czerwona, to 1500 u mechanika kosztuje. I ja się nie znam na autach. Zawsze jak się coś dzieje, to muszę dzwonić do kolegi, pytać się, o co chodzi. No i prowadzę auto i zapala mi się kontrolka. Ładna, taka w kształcie lampki Aladyna. Wiem, że czerwona, że muszę już coś zrobić, no ale nie będę przecież dzwonił do kolegi, nie będę rozmawiał przez telefon prowadząc auto. To jest niebezpieczne. Pomyślałem, że bezpiecznie będzie, jak wyślę SMS-a. I wysyłam SMS-a, co to za kontrolka taka w kształcie lampki Aladyna? I dostaję szybko odpowiedź, że olej. No to olałem. Ale... za to mamy pewność, że następny artysta was na pewno nie oleje. To jest również młody, również przystojny, piekielnie inteligentny i błyskotliwy Robert Korulczyk! Dziękuję, dziękuję. Witajcie ponownie. Kochani, jakiś czas temu przeczytałem w gazecie i zresztą dużo się też o tym mówi, że na polskich drogach jest coraz więcej agresji. Pewnie też tego doświadczacie, prawda, że staliśmy się agresywni. Ale powiem wam, ja się w ogóle nie dziwię, bo patrzę, jak patrzę na to, ile trzeba razy zdawać, żeby zdać prawo jazdy, to naprawdę nie dziwię mnie to, że ludzie są tak sfrustrowani. Wiecie, jaki jest rekord w Polsce, jeśli chodzi o egzaminy na prawo jazdy? Rzucajcie na rybę, no. Dodaj więcej. Słuchajcie, 113 razy mistrz, prawda? Zdawał 113 razy i dopiero zdał. Słuchajcie, jak ja bym zdawał 113 razy na prawo jazdy, to jak już bym zdał, to ja do tego auta już bym siadał f***ony. I musiałbym się gdzieś wyżyć, naprawdę. Słuchajcie, te egzaminy jeszcze do tego są tak frustrujące i stresujące na to prawo jazdy. Jedna babka po niezdanym egzaminie porwała Elkę, słuchajcie. Jak ją policja dojechała, zapytałem, dlaczego uciekała, ona powie, bo ja chciałem sobie dobrać dodatkowe jazdy. Naprawdę to jest taki stres. Słuchajcie, test na prawo jazdy to jest jedyny w dzisiejszych czasach egzamin, na który czekamy na test pozytywny, prawda? A najgorsze jest to, że patrzcie, niby nas na tym naukach jazdy uczą parkowania tyłem, przodem, parkowania równoległego. A jak zajeżdżam na parking jakiejś galerii, słuchajcie, to mam wrażenie, że tam nikt nie ma prawa jazdy. Tam stoją same święte krowy, takie zaparkowane na dwóch miejscach. I wtedy bardzo mnie się podoba taka instytucja, która się nazywa karny k***s za złe parkowanie. Kojarzycie? Karny za złe parkowanie to jest taka naklejka, nie? Że jak ktoś źle zaparkuje, podchodzicie i na przednią szybę jebudu! I on musi to zdrapywać. Słuchajcie, a najgorsze, że to, tam jest taki klej, że tego się normalnie nie da zdrapać. Wiem, bo drapałem. Naprawdę, słuchajcie, to jest nie... Ale ja bym poszedł dalej, słuchajcie. Żeby rozładować tą agresję, ja bym właśnie zrobił jeszcze karnego k***a za złą jazdę, nie? Że jak ktoś ci tam drogę zajedzie, zdenerwuje cię na tej drodze, no to dojeżdżasz go na skrzyżowaniu, na czerwonym podlatujesz, pyk, pyk, pyk w szybkę i zamiast piąchy w ryj, to jebu tu naklejka na czoło, niech drapie. Wprowadziłbym też na przykład karnego k***a albo karną pipę za złą obsługę. W sklepie albo w ZUS-ie. Można byłoby też wprowadzić karnego k***a za kłamanie. Wyobrażacie, co by się działo w polskim Sejmie?
Tam by wszyscy chodzili i się drapali. A Morawiecki to by się zadrapał. On już nie ma miejsca na naklejki. Słuchajcie, ale ja w ogóle uważam, że z nauką jazdy jest jak z małżeństwem, że niby na początku się uczymy wszystkiego przed, a dopiero po ślubie zdajemy egzamin. Ja w ogóle uważam, że wiecie, w małżeństwie też, tak jak na prawo jazdy, powinny być jakieś takie testy, później powinien być egzamin końcowy na męża, na żonę. Ja wiem, że są nauki przedmałżeńskie, ale umówmy się szczerze, tam was nawet nie nauczą gumy zmieniać. Dadzą ci kalendarzyk i mówią, radź sobie. To tak jakby dzisiaj współczesnemu kierowcy zamiast nawigacji Google dać papierową mapę. Przecież on nawet z parkingu nie wyjedzie. Ale oczywiście, słuchajcie, nie wszystkie egzaminy są stresujące. Moja koleżanka miała bezstresowy egzamin. Słuchajcie, za pierwszym razem zdała, wyluzowana. Ja mówię, ty w ogóle się nie denerwować? On, nie, ja luz. Ja mówię, ale jak? A testy? Luz. Ja mówię, a plazmanewr? Luz. Ja mówię, a jazdy? Luz. Ja mówię, to co ty miałaś? Ja miałem tylko ustny. Zdała. Słuchajcie, ale naprawdę powiedz się szczerze teraz, ręka do góry, kto na drodze nie rzucił ani jednej kurtyzany? Że tak spokojnie jeździcie, że kto z was nigdy nie przeknął, no? Śmiało, jest taka osoba? No właśnie, wszyscy się wkurzamy. Słuchajcie, ja się też wkurzam i naprawdę nie wkurzam się na to, jak ktoś jeździ zgodnie z przepisami. Ja się wkurzam, jak ktoś jeździ poniżej przepisów. Wiecie, taki Janusz i Grażyna polskiej drogi, nie? Wiecie, po czym ich poznać? Oni jadą, wyjechali, zazwyczaj wyjeżdżają na urodziny do cioci, prawda? Taki przyklejony nos do szyby i jedzie, prawda? Jak ma fotoradar, jest ograniczenie do 50, prawda? Teren zabudowany. Co robi Janusz? Jedzie 20, bo nóż mu je***nie zdjęcie. Nie chce się narażać. Janusza też poznacie po tym, że on na cały full ma puszczoną piosenkę Zenka. A ja na to jak na lato, ludzie lubią dostać bonus. On se to puszcza głośniej, bo myśli, że to nowa piosenka Zenka. Debil nie zajarzył, że to reklama. Niby mamy inteligentne skrzyżowania, wiecie, takie, że masz nawet sekundnik, prawda? Za ile będzie zielone światło? Co robi Janusz? Stoi na sekundniku, prawda? 5, 4, 3, 2, 1. Janusz stoi. Jeszcze pewnie Grażyny pyta. Grażynka, ale myślisz, że już, ale teraz mogę ruszyć. Jebu, tu ruszył, kurwa, ty zostałeś na czerwonym. Naprawdę, słuchajcie, to jest niesamowicie frustrujące. Ale dla nas facetów samochód jest naprawdę czymś ważnym. Prawda, panowie? Dla nas samochód jest świętością. Jakby wam to, babeczki, wytłumaczyć. Dla nas samochód to jak dla was torebka. Też możemy mieć kilka i też cena nie gra roli. Każdemu facetowi możecie powiedzieć, że jest f***em, złamasem, ale nigdy nie możecie powiedzieć swojemu facetowi, że jest złym kierowcą. No bo wiadomo, jak kobitka pojedzie gdzieś źle, no to głupia pinda. Ale jak on pojedzie źle, no to on jest strategiem. On wybrał drogę alternatywną. Słuchajcie, nie mnie decydować o tym, kto z nas jest dobrym, złym kierowcą, czy to kobiety, czy mężczyźni. Ja nie wiem, ale wiem, kto jest najgorszym pasażerem. Facet z prawem jazdy. Słuchajcie, facet z prawem jazdy jest tak irytujący i frustrujący, no, chyba, że przyjechałaś po niego na imprezę i on jest najebany. No to ty wtedy jesteś królową szos, bo odwozisz do domu. Ale jak jest trzeźwy, siedzi obok ciebie, to tylko, no ale wolniej spuszczaj to sprzęgło, jedynkę daj, dwójkę, wrzuć migacz, skręcaj, nie tu, nie tu. Panowie, kumacie, jak my się zachowujemy? Wyobraźcie sobie, jakby nam babeczki coś takiego w łóżku zgotowały. Nie tu, nie tu, uważaj, szybciej, wolniej, nie tu, nie tu. Przecież jak one by nas tak w łóżku komentowały, to nie jeden z nas by kapcia złapał. Słuchajcie, ja naprawdę nie wiem. Ja naprawdę nie wiem, kto jest lepszym kierowcą. Pewnie naukowcy latami mogliby się przestrzegać, czy to kobiety, czy mężczyźni są lepszymi kierowcami, gdyby nie pojawił się w Polsce BOR czy SOP i wszystko rozjebał.
Dokładnie i w przenośni, słuchajcie. Prawdopodobnie teraz, jak do was mówię, to jakiś kierowca z Boru, Sopu, znowu coś przydupcył. Ale w ogóle, jeżeli chodzi o wypadki, to my mężczyźni też. Słuchajcie, jak facet informuje o swoim wypadku? Facet jak zrobi, spowoduje jakiś wypadek, to nawet jest taki dumny, nie? Wraca i mu jeszcze tam, kurde, furę skasowałem, nie? Tam 120 w zakręt, kurde. Dumny z siebie. A wy, kobietki, przechodzicie jakąś taką artystyczną metaforę. Mój kolega kiedyś wrócił do domu, słuchajcie, wchodzi, patrzy, kurde, świece, kolacja, żona, sexy bielizna. Mówi, kurde, ale szczęście. A to był tylny zderzak. Ja kiedyś pożyczyłem teściowej samochód, przyjechała z zakupów i powiedziała, Robert, ile kosztuje lusterko do Opla? I tak się dowiedziałem, że nie mam lusterka. Mój kolega pożyczył swojej żonie ukochany samochód. Słuchajcie, przyjechała, oczywiście dupła, przyjechała i powiedziała do niego jeszcze takim, wiecie, tak pretensjonalnie. No teraz się dowiemy, ile jest warte to twoje auto kasko. Dlatego, słuchajcie, podziwiam, naprawdę podziwiam ludzi, którzy robiąc ogłoszenie o sprzedaży samochodu, piszą, używany tylko przez kobietę. Naprawdę? To ma być reklama? Używany tylko przez kobietę? Samochód używany tylko przez kobietę? To jest samochód, którym prawdopodobnie świecą się wszystkie lampki. To samochód, którym nie chodzą wycieraczki. To samochód, którym nie ma płynu. Kończy się olej. Wytarte klocki. Zarysowany. Po dachowaniu. I ty nawet się nie dowiesz, że ona miała dachowanie, bo ona sama nie wie, że to, co się jej wydarzyło, to było dachowanie. A już szczytem marketingu do tego samego ogłoszenia jest dodać takie zdjęcie z fotelikiem dziecięcym na tylnym siedzeniu. To tak jakby dodać do tego, co wcześniej powiedziałem, prawdopodobnie ktoś na tylnym siedzeniu się zesikał, zesrał i zeżygał. Oczywiście, ja wiem, babeczki, to jest stereotypowe i możecie powiedzieć, że jestem stereotypowy. Ale teraz wyobraźcie sobie, babeczki. Kupujecie swój piękny, wymarzony dom. I ktoś wam wali w ogłoszeniu napis używany tylko przez mężczyznę. Kupicie? Ja też. Dziękuję bardzo. Ale fajnie was widzieć. Tak, na żywo. Bardzo się cieszę, że mogę wam tutaj parę słów dzisiaj powiedzieć. Przyznam się wam do czegoś, że jakoś tak do mnie dotarło, że troszkę jakby się już zaczynam posuwać wiekiem, zaczynam to czuć. Głównie po tym, że z wiekiem jakby mam coraz bardziej zryte fantazje erotyczne. Po prostu mnie na stare lata. Nie tylko ja, bardzo, bardzo się cieszę, że się ktoś solidaryzuje. Bo słuchajcie. Bo oglądałem sobie niedawno z żoną Blade Runnera, taki film, i tam była taka scena, że facet miał androida, kobietę, która posłusznie wykonywała wszystkie jego polecenia i zachcianki, bez dyskusji. I tak zaproponowałem żonie, zagrajmy w grę, ja nie wiem, w ramach przegranego zakładu czy prezentu, przegrana osoba staje się posłusznym androidem i wykonuje wszystkie polecenia i zachcianki drugiej osoby bez dyskusji, nie istnieje słowo nie. No i wygrałem. I się, słuchajcie, zaczęła zabawa. A? Okazało się, że zapomniałem wykluczyć z użycia słów p***ało, czy jesteś chory, ale do mamy zboczony debilu. Nie? Także uważajcie, na co się umawiacie. Słuchajcie, no, ona jak się uprze, to nie przegadasz. Nie? Ostatnio w ogóle przeszła na wegetarianizm. Powiedziała, że żadnego mięsa do ust nie weźmie, co, nie ukrywam, negatywnie wpłynęło na nasze życie erotyczne. Mamy ze sobą dwójkę dzieci i słuchajcie, świat dorosłych i świat dzieci to jest jakiś po prostu yin-yang. To są dwa światy, po prostu tak odległe od siebie. My jakoś próbujemy na ten świat dzieci wpływać jakoś, ale to jest z marnym skutkiem, bo nie wiem, czy wiecie, ale liczenie do trzech działa na dziecko do momentu, jak się nie kapnie, że tam dalej jest czwórka.
Liczę do trzech. Raz, dwa, trzy. A ja mnożę ułamki przez liczby naturalne. Ojciec, ty się wsteczniasz. Niepogadane. Coraz trudniej jakby egzekwować polecenia. Coraz trudniej też zapewnić dziecku godziwą rozrywkę. Zabrałem dzieciaki do Energylandii. Byliście kiedyś? Fajna zabawa, nie? Wszystko fajnie, gdyby nie te tłumy. Wchodzisz od razu, zastanawiasz się, po co ci ludzie inni tu przyszli. Tam najwięcej czasu spędza się w kolejkach do tych atrakcji. Chyba, że jesteś Michaelem Jacksonem. Wtedy masz swój prywatny park rozrywki i nie czekasz w kolejkach. Bo nie żyjesz, jakby się ktoś jeszcze nie zorientował. Zabrałem też dzieciaki do kina 3D na film. No i to jest high life. Słuchajcie, siedzimy w tym kinie, żremy najdroższy popcorn na świecie. Pijemy najdroższą kolę na świecie. Nie wiem, kuźwa, to z opiłkami złota było, nie wnikam. I nagle na ekranie pojawił się tekst. Okulary 3D, które mają Państwo na sobie, są wykonane z niezwykłą, jak na tego typu sprzęt, precyzją. Myślę, że mogli jeszcze dodać, jeśli nie jesteś z nich zadowolony, to wymyśl kurwa lepsze. Co to za tekst w ogóle? Kupilibyście cokolwiek reklamowane takim tekstem? Nie wiem, nasze prezerwatywy są wykonane z niezwykłą, jak na tego typu sprzęt, precyzją. Durex. Jak chcesz. Po prostu to się kupy nie trzyma, ale jest zastosowanie dla tego hasła. Wyobraźcie sobie, że nie wiem, premier Morawiecki orędzie do narodu, Polki, Polacy. Reforma edukacji przeprowadzana przez nasz rząd jest przeprowadzana z największą, jak na ten rząd, precyzją. To tu się zgadza wszystko, nie? Słuchajcie, teraz dzieciaki mają się fajnie, bo dzieciaki teraz mają kieszonkowe. Do moich czasów tego nie było. Kieszenie w ogóle w spodniach to był wyczyn kiedyś. I teraz tylko pytanie, ile dać, żeby gnoja nie urazić? Nie? Bo to właśnie, bo to czytałem taki przelicznik w internecie, że tam pięciolatek powinien dostać 50 zł miesięcznie, dziesięciolatek 100 zł miesięcznie. No, takie są realia. Tylko pytanie, jak to wyegzekwować, jak rodzice też dostają wypłaty adekwatną do swojego wieku. Nie? To się robi problem. No, ale dzieci mają też traumy, na przykład e-dzienniczki. To jest inwigilacja. Słuchajcie, my się martwimy, że nas tam inwigilują, a tutaj dziecko dostaje pałę z odpowiedzi przy tablicy, rodzice online to wszystko widzą, wychodzi dzieciak na przerwę po lekcji, już tam stary czeka, co to było przed chwilą? No, to zmierza w złym kierunku. Uważam, że za komuny wychowywanie dzieci było dużo prostsze. Tato, kup mi zabawkę. Gdzie? Pokaż mi tu jakąś zabawkę. Bo za komuny nie było niczego. Potem dopiero pojawił się Bóg i stworzył świat. Nie? Dawało się dziecku patyk i mówiło się, masz, to jest patyk. Dla dziecka to było wszystko. To już był pistolet, karabin maszynowy, statek kosmiczny. Kwestia wyobraźni. Spróbuj teraz dać dziecku patyk. Kuźwa, patyk. Choćbyś całą noc siedział, dłubał z dykty, sklejka, papier, klej na gorąco. Choćbyś to nawet nazwał. Masz, to jest międzygalaktyczny generator plazmotronu. Dzieciak tam, no tata, fajnie pożartowali, pośmiali się, wyciąga zdjęcie. To jest PlayStation. Na generatorze plazmotronu FIFA nie ruszy. Nie? I pogadane, nie? Ale nawet za komuny, jak nie było niczego, to dzieci miały swoje sposoby. Ja pamiętam, jak podchodzę do rodziców, oglądali tam telewizję i mówię, mamo, tato, chciałbym dostać w prezencie teleskop, gdyż będę astronomem. Weź ty się, synek, zastanów, co ty chcesz robić w życiu. No to znalazłem kasetę VHS, którą tata chował pod łóżkiem. Puściłem starym pornola i mówię, to chcę robić w życiu. Nie wiem, skąd załatwili teleskop, dostałem. Można? Ale słuchajcie, jak już do tej komuny wróćmy, skoro za komuny nie było niczego, to jak już się pojawiło coś, to było kuźwa coś. To się szanowało, to się miało. Ba, to się w niektórych domach ma do dzisiaj. Nawet jak się coś takiego zepsuło, już nie było do niczego potrzebne, się nie wyrzucało, bo wiadomo, przyda się. Stąd się właśnie wzięły przyda się, które mamy w domach, które każdy zbiera, każdy ma, bo nawet jak nie jest tego świadomy. Panowie, kto ma w domu słoik ze śrubkami?
Czy z wkrętami, czy z ciulwiczem tam jeszcze? Właśnie, są majsterkowicze. Drugie pytanie. Kto wie, gdzie ma ten słoik? Żony pytasz. Gdzie jest ten mój słoik ze śrubkami? Bo myślisz, że jak za tobą chodzi, sprząta majte skarpetki, to wie też, gdzie jest słoik. Bo ty to chodzisz i to gdzieś to zawsze wszystko chowasz. Pewnie, jak chomik ładuje to w paple i wynosi do norki w trocinach. No, opanujcie się, nie? A i tak, jak przychodzi co do czego, to jedziesz do Obi czy Castoramy po parę śrubek, mimo że jesteś przekonany, że w domu masz. Druga rzecz. Każdy ma też w domu ten jeden, jedyny widelec, czy nóż, czy łyżkę, co to już nawet nie tnie, ale leży w tej szufladzie, wyjmujesz to zawsze na samym początku, wk***sz się, odkładasz z powrotem, bo zawsze był. I będzie. Jeszcze na waszej stypie będą goście tym jedli ciasto. Tak. Przyda się, biorą się z sentymentów. Nie wiem, w Biedronce rozdają świeżaki czy słodziaki. W Castoramie powinni rozdawać przyda się. Jakieś takie coś z czegoś, coś z czymś, coś oderwane od czegoś, coś z czymś, ale z innego czegoś. Takie, że podchodzisz do koszyka, ty nie wyrzucaj, to się przyda. Kto ma komputer? Ten ma w nim pewnie takie katalogi jak zrzut z Samsunga, zrzut z Nokii, zdjęcia z iPhone'a, z pulpitu 2, z pulpitu pobrane, pobrane inne, czy w końcu katalog ważne. Tak jakoś ważne, że przez 5 lat nie zajrzałeś, nie? To mówię do żony, to skasuj to w cholerę i już. Nie, bo tam mogą być jakieś zdjęcia. No to przejrzyj, będziesz wiedziała. Nie, bo tam będą jakieś zdjęcia. Jakby to było tajne archiwum Wikileaks, nie wiem, dowody w sprawie śmierci Kennedy'ego albo coś, czego szuka Macierewicz, nie? No, to nazwij to puszka Pandory i nie otwieraj, proste. Słuchajcie, nasze władze też zbierają na nas informacje. Nie wiadomo po co, ale wiadomo, przyda się. Jestem przekonany. Jestem przekonany, że prezes Jarosław ma pełno takich przydasiów na każdego. Problem polega na tym, że jak przyjdzie co do czego, to on już tam dobrze wie, gdzie ma słoik z hakami na mnie, na ciebie, na ciebie, na ciebie, bo jemu tego żona nie chowa. Wielkie dzięki! Trzymajcie się!